Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony ShrimpTime, A my moi drodzy, dzisiaj nietypowo, dzisiaj założymy sobie zbiornik dla krewetki Neocaridina, ale założymy go sobie jako totalny amator, jako początkujący, tak aby każdy, kto zaczyna przygodę z krewetkami, mógł yy, skopiować to, co robimy na filmie i mógł z sukcesem prowadzić taki zbiornik. Słuchajcie, co my tu mamy? Mamy zbiornik Aquela yy, wrzucony i słuchajcie, postanowiłem zacząć od Shrimpseta yy, 30 z prostego powodu, ponieważ dużo, dużo początkujących będzie pewnie kupowało taki zbiornik, ponieważ tu jest wszystko w jednym i chyba najprościej <słuch> dla kogoś, kto nie ma wiedzy, zacząć od takiego zbiornika. I z tego powodu słuchajcie, y, pada decyzja na Aquela. Y, zbiornik ma jedną wielką za, zaletę, czyli gotowe szkło nakrywowe. Niestety nie jest to opti, ale tak jak mówię, szkło nakrywowe robi swoje, upraszcza pewne tematy. Y, jakie założenia, moi drodzy? Wykorzystamy sobie ten zbiornik i wykorzystamy wodę kranową, ponieważ dużo z Was nie posiada filtra RO. jest to jednak trochę wydatek, trochę też trzeba zachodu, żeby taki filtr RO kupić. A tu wydaje mi się, że możliwie tanim kosztem, oczywiście da się to taniej zrobić, spróbujemy założyć taki zbiorniczek. Co sobie użyjemy? Słuchajcie. Standardowa filtracja w zbiorniku, czyli gąbka i filterek wewnętrzny. Nie jest to pad mini, to jest ten filtr jeden poziom dalej, ale bardzo, bardzo podobne działanie. I tu Wam z góry powiem jedna rzecz, która mi nie pasuje i którą Aquael mógłby poprawić. To jest ta gąbka. W mojej ocenie jest to za rzadka gąbka, jeśli chodzi o krewetki. Warto sobie taką gąbkę wymienić, co też zaraz zrobimy. Filtr, z tego co pamiętam, posiada odrębny zawór, żeby dodatkowo natlenić zbiornik. Natomiast czy my to natlenienie musimy używać? W mojej ocenie nie wystarczy, że filtr sobie zamontujemy przy górnej części zbiornika, tak aby powodował nam ruch wody i ten ruch wody będzie sprawiał, że w naszym zbiorniku będzie natlenienie. Mamy grzałeczkę i tu dwa takie słowa, grzałka albo ja nie odkryłem jak to zrobić, albo to jest tak podstawowa i tak ekonomiczna grzałka, która, która nie pozwala ustawiać temperatur. No ale z drugiej strony, jeżeli gdzieś tam ma fabrycznie ustawioną temperaturę, dajmy na to na 24 stopnie, Powiem szczerze, nie weryfikowałem tego. To jest o tyle prosta, że początkujący nie będzie kombinował. Jeszcze w tym momencie, moi drodzy, powiem Wam bardzo istotną rzecz. Nikt mi za ten film nie zapłacił. Ze swoich pieniędzy zakupiłem szkiełko, więc, żeby tutaj nie było wątpliwości, że jest to film sponsorowany. Nie, po prostu stwierdziłem, że wezmę taki zbiornik. Na jakim duża część osób początkujących może zaczynać? Mamy Seekem Prima. Seekem Prima mamy w zasadzie po to, żeby, żeby oczyścić wodę, która idzie nam z kanalizacji. Przede wszystkim ten środek ma zabezpieczyć nas przed chlorem, natomiast dodatkowo ponoć wiąże metale ciężkie. No, ja zawsze patrzyłem na tego typu produkty na zasadzie Wiązania chloru. Mamy bakteryjki Purify z Eselakły. W mojej ocenie bardzo dobre bakterie. Ponoć działają na planarię również. Na psikanie planarii tymi bakteriami może powodować jej zgon. Jeżeli chcielibyście taki film, dajcie znać, zrobimy testy. No i u mnie przy starcie zbiornika nieodzownie, nieodłącznie Lubao. Lubao, które, które sobie sam robię i które tak naprawdę ja używam przy każdym zbiorniku. Z jednej strony pozwoli to nam y, na wystartowanie cyklu azotowego, z drugiej pomoże w budowie życia, dostarczy troszkę y, dwutlenku węgla dla roślin na starcie, więc, y, no i zbuduje biofilm. I, I dla mnie no, jest to taki mus. Ja się nie przejmuję startem zbiornika, jak sobie biorę lubao, bo też dla, w mojej ocenie daje pewien bufor bezpieczeństwa. Tu mamy żwirek. To jest żwirek kwarcowy, czarny. Nie wiem, czy on jest barwiony, powiem szczerze. Natomiast taki standardowy żwirek możecie dobrać. U mnie on jest czarny, ponieważ po pierwsze wejdą tutaj yy, krewetki jasne, więc będą ładnie na tym żwirku się prezentować. Po drugie, moi mili, co, co jest bardzo istotne, na ciemnym podłożu krewetki czują się bezpieczniej. I to jest, słuchajcie, cała filozofia naszego zakładania zbiornika. Bardzo istotna rzecz, jakkolwiek w krewetkach karidina nie stosuje żadnych kamieni, to z uwagi na to, że jest to jakiś tam startowy, początkowy zbiorniczek, to tutaj będziemy używać kamieni jako drobną ozdobę. Taki zbiornik, słuchajcie, zalewamy kranówką potraktowaną primem, co jest bardzo istotne, żeby tym primem potraktować. Jeżeli nie, to fajnie jakby ta kranówka 1-2 dni odstała. Przy, zal przy zalaniu to jeszcze nie jest dramat, tylko, że jeżeli byście zalewali od razu kranówką zbiornik, to warto, żeby żeby zostawić nakrywę uchyloną, żeby spokojnie mocno ta wymiana gazowa wychodziła, ponieważ jeżeli okaże się, że w kranówce był użyty chlor, to w tym czasie, w ciągu dwóch dni ten chlor spokojnie powinien odparować. Jeżeli nie, to używamy prima, który powinien związać chlor. Filterek idzie sobie do tyłu, tak jak mówiłem pod taflę wody, wylot jest skierowany na taflę wody, po pierwsze żeby nie robić zbyt wielkiego młynu krewetką przy dnie. Po drugie po to, żeby krewetki spokojnie, żeby, żeby spokojnie zapewnić wymianę gazową. Koło filterka grzałka, dobrze jest dawać grzałkę tam gdzie jest trochę przepływu wody, ponieważ dzięki temu ta woda nam będzie się mieszać i z chłodniejszych części zbiornika będzie dopływać z powrotem do grzałki będziemy mieli względnie równe ustawienie zbiornika. Tak jak mówiłem, użyjemy sobie kamieni Dragonstone tutaj. Dragonstone wypłuczcie dobrze, ponieważ mogą one mieć brud, mogą zawierać glinę, więc warto te kamienie wypłukać. No i na dno idzie cienka warstwa naszego żwirku. Jeżeli, jeżeli byście chcieli zasadzić jakieś proste rośliny w dnie, no to wiadomo, tej Warstwy musi być tu dużo więcej. Z tego, co pamiętam, to jest kilogram albo 2 kilogramy żwirku. Jak widzicie, na taką cienką przydenną warstwę to spokojnie, spokojnie starcza. Ja nie będę tutaj sadził roślin w dno. W dużej mierze aranżacja to będzie Dragonstone obsadzony mchami więc za bardzo kombinować tu nie będziemy. Chciałem się słuchajcie też pobawić trochę w aquascaping przy tym odcinku aczkolwiek zbiornik stoi na wysokości 2 metrów więc musiałbym to zrobić tutaj pod koniec zobaczycie jak nieudolnie aquascape'uje wynikało to z tego że nie miałem waty ponieważ nie wiem czy wiecie ale bardzo fajnie kamienie łączy się przy pomocy kleju i cyjanoakrylowego. I waty, właśnie w ten sposób, że taką watę dajecie między kamienie, nasączacie ją klejem, i to nam powinno wszystko ładnie związać. Natomiast my tutaj, oczywiście, akwascapingu robić nie będziemy, ponieważ musimy wrzucić zbiornik na górę. Więc zaraz Wam pokażę, jak wygląda nasz zalany zbiornik. Zaraz to przerzucamy i wskakujemy już na funkcjonujący baniak. Słuchajcie, baniak powinien Dojrzewać co najmniej miesiąc, w mojej ocenie. Natomiast ja postanowiłem, że zachowam się jako klasyczny, początkujący akwarysta i wrzucę krewetki po jakimś tygodniu. I teraz, jak nagrywam ten film, mogę Wam spokojnie wiedzieć, powiedzieć, że tam wszystko żyje, nic nie padło. Nie róbcie tak jak ja, ponieważ warto poczekać, żeby ten zbiornik dojrzał, żeby on sobie odpowiednio długo pofunkcjonował. Ja tego nie zrobiłem, ale jak gdzieś tam, powiedzmy, mam wiedzę i, 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 i wiem jak mniej więcej to wystartować, żeby wszystko chodziło ok. Na pewno, na pewno fajnie pomogło w tym Lubao, które gdzieś tam inicjuje też ten cykl azotowy, wspomaga go. O, nie inicjuje, a wspomaga. To jest fajniejsze podejście. No i oczywiście malutkie oszustwo, z uwagi na to, że Blue Velvet jest bardzo poczytnym i bardzo poszukiwanym tematem na YouTubie. dlatego w tytule macie, że nie dla krewetek Blue Velvet trafiły tutaj krewetki Orange Sankist jako pierwsi oblatywacze, i tu macie rzut na Mech, który jest na takie fajne, małe gąbeczki, a w zasadzie kawałki podkładki pod akwarium powklejane. Tak jak mówiłem, nie miałem waty, ponieważ powinno lepiej by było użyć tutaj waty. Natomiast ja liczę, że ten mech z czasem nam bardzo fajnie zarośnie zbiornik i nie będzie w ogóle widoczne montowanie. Tu o sobie spokojnie obrasta śluzowcem, jest to y, dobry efekt, z tego się cieszymy. Tak powinno być, wszystko jest ok. No i jak widzicie krewety są już też w tym momencie karmione. Ostatni rzut na zbiornik i tak to, moi drodzy, mniej więcej wygląda. To jest cała filozofia założenia zbiornika dla krewetki Neocaridina, tak żeby tym krewetkom było dobrze, przyjemnie. Pamiętajcie o jakiejś roślinności, która będzie pomagać Wam z, z eksportem azotu ze zbiornika. Nasza konstrukcja skalna. A to, moi drodzy, yy, malutki bonus na koniec odcinka, czyli, czyli urywki tego. Jak wydawało mi się, że będę wielkim Aquascaperem, i wykonam cudowną aranżację. Nagrywałem ten materiał, słuchajcie y pół godziny ponad po to. Pomyślałem, że sobie tak profesjonalnie zrobię na szkiełku, na szybce, wszystko się będzie trzymać. Potem hop-siup, do baniaka, i jeszcze wam pokażę, y jak to cudownie y robię, jak i tu wspania jaka wspaniała technologia. Okazało się, że te w Ucinki, podkładki pod akwarium yy, nie trzymają się wcale tak dobrze skały i rzeczywiście tutaj jednak byłaby bardziej potrzebna wata niż, yy, niż inna forma tego klejenia. Ja niestety tej waty nie miałem, więc aquascaping, jaki widzieliście, aquascaping oczywiście w cudzysłowie został wrzucony. I jeśli chodzi o zakładanie... Zbiornika myślę, że to tyle. Za tydzień Wam zrobię update. Dzięki za uwagę. Szczelcie suba, szczelcie dzwonek, łapę do góry. Dzięki. Cześć.